Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, poza odcinkiem pozaznaczałam sobie na mapie miejsca, gdzie mamy jeszcze nieodkryte teleporty. I myślę, że zanim wrócimy do wątku fabularnego, to bardzo fajnie te teleporty opłacałoby się mieć. Więc myślę, że pójdziemy sobie najpierw w stronę tego tutaj. O co chodzi? Chodzi o to, że w grze jest 47 teleportów, a ja tak naprawdę mam odkryte zaledwie, nie wiem, 17 czy coś takiego, więc no, miło by było tutaj coś podziałać. Zbliżamy się już do takiego etapu w grze. Oczywiście bardzo powoli, bo nie mówię, że będziemy już Alexa kończyć czy coś takiego, ale będziemy mieli do czynienia z dosyć trudnymi potworami. I fajnie by było też poodkrywać sobie, gdzie możemy znaleźć różne eliksiry jakieś, które nam zwiększą punkty umiejętności i różne inne rzeczy. Ja nie wiem, czy powinnam wchodzić tędy, ale zaryzykuję. Tak, więc już się pogubiłam. Fajnie też byłoby mieć dzięki temu właśnie te teleporty, bo będzie nam wtedy łatwiej znajdować te wszystkie eliksiry. Będziemy mogli je sobie grupować w okolicach konkretnych teleportów i będziemy mogli dzięki temu ulepszać naszego Jaxa. Przy okazji również oczywiście będziemy mieli tutaj więcej punktów doświadczenia. No wiadomo, tutaj te potworki, które dały nam zaledwie 11 punktów, to nam niewiele tutaj coś dadzą. Ale no, będą też potwory, które będą duże, na przykład trolle, a od nich już opłaca się wyciągać jakieś tam rzeczy. Wiecie, ja nie lubię na przykład tych mokrołazów, ale z nich jest fajny expik, także dobra, to nie jest mokrołaz, tylko lodowy jaszczur, ale dobrze wiemy, że one funkcjonują na tych samych zasadach. Więc wiadomo, jak to działa. Weźmiemy sobie jeszcze ignorowanie bólu od razu. Dobra, widzę, że to ignorowanie bólu razem z tym gniewem to robi taki rozpiernicz, że nic takiego nie robi. Ale też wiecie, później prościej nam będzie wykonywać zadania fabularne, bo też będziemy mieli dostęp do tych teleportów, tak jak trzeba. No i właśnie jest to szansa na zdobycie punktów doświadczenia, mamy 33 poziom. Na luzie da się grę skończyć na dużo wyższych poziomach. No i wiadomo, my pewnie też skończymy na dużo, dużo wyższym. Chcę wymaksować Jaxa na 100%. W ogóle to dużo miejsc jest takich, w których już byliśmy, ale nie odblokowałam tam teleportu, bo na przykład nie wiedziałam, że jest takowy. I nie wiem, czy tutaj nawet nie ma takiej lokalizacji teraz. Tutaj chodzi oczywiście najgorsze gówno świata. Nie lubię bardzo tych potworów. Ale z nich jest też fajny expik, bo one dają aż... Odznaczy mi się ten znak zapytania? Nie, muszę go sobie na sama. Na pewno czeka nas tu kupa zabawy. Zachodni Ignadon, ruiny zamku. Nie chcę się bić też z wszystkimi potworami. My tutaj byliśmy chyba, z tego co mi się kojarzy, tylko właśnie byliśmy na dole? Nie mam pojęcia. Ale są to tereny nam już znane. Jeżeli o to chodzi. Trafię cię. O Jezus, w ogóle nie wiem dlaczego, ale ładny, a raczej nieładny mamy dzisiaj ekran. Dobra, wracamy. Miejmy nadzieję, że będzie już teraz wszystko dobrze. Okej, nie trafiłam jeszcze, ale to nic. Dobra, ten jeszcze w sumie wyrzucił broń, także wypadałoby ją sobie zabrać. Nie? Nie wyrzucił broń? Wyrzucił broń, no właśnie. Dobrze, czyli tutaj mamy teleport odznaczony, możemy sobie zabrać to i możemy sobie usunąć ten znacznik. Dalej, skąd będziemy mieli bliżej i gdzie? Tutaj byliśmy, nie wiem czy pamiętacie, ale podczas ekspedycji z Kori chodziliśmy po tych terenach. No i jak widzicie, nie odblokowałam sobie żadnego teleportera. Tutaj to samo, tylko może będziemy szli akurat tutaj z depozytorium do tych trzech punktów. Żeby nie przeginać. Tylko tak, ustawmy sobie ten najbliższy. Nie, nie chcę zdejmować znacznika. Chcę sobie ustawić znacznik tutaj, żebym nie pokierował.
Dobrze, no super. Ogólnie właśnie dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić tym teleportom. Może nie w całości, a może i w całości, bo w sumie jest to naprawdę ważna sprawa. Nie wiem, czy wspomniałam, ale wszystkich teleportów jest 47. Także myślę, że wszystkie będę chciała raczej odkryć. Nie wiem, czy za to jest jakieś osiągnięcie. Metalowe części. Nie wiem tego, nie mam pojęcia. Ale fajnie by było, gdyby było. Ja też strasznie lubię zdobywać osiągnięcia w grach właśnie, ogólnie na konsole. Chociaż nigdy nie udało mi się wbić platyny z żadnej gry. Natomiast no to raczej nic złego myślę. Dobra, efekt statusu to może tego akurat nie będę sobie tutaj ściągać, bo nic mi się jakiegoś wielkiego nie dzieje. Tam jest kamienny szpon po drugiej stronie. Ciebie to akurat bym chciała sobie zgarnąć. Tylko nie chcę się podpalić jakoś bardzo, nie? Chociaż no wiadomo, jesteśmy przy lawie, więc ciężko tutaj mówić o możliwościach niepodpalenia się. Dobra, już będzie nasz. Dobijamy. Przyjemnie całkiem. Tędy chyba nie wejdę za bardzo. Musimy iść troszeczkę naokoło. Może pobiegamy trochę, żeby wiecie. Nie zajęło nam to kupę czasu. Tutaj jakieś rzeczy, jakieś fanciki. No i pięknie. Będziemy mogli trochę rzeczy sprzedać. Nawet jakaś duża torba eliksir tu się nam trafiła. Tędy chyba wejdę. O ile Jax mi się nie pozacina na tych skałach. No i dobra, jesteśmy na górze. Mamy jakieś potworki. Śnieżny, stary śnieżny pazur. Daj ta spokój, to są potwory chyba na jakiś, nie wiem, który poziom. Też musimy sobie oznaczać wszystkie trolle i wszystkie mutanty na mapie, bo to też jest bardzo istotna rzecz. No tutaj też byliśmy przecież i ja nie widziałam, żeby tu był jakiś teleport. No widzicie? My tu już wszędzie żeśmy chodzili po tych miejscach. To jest po prostu nieprawdopodobne. Tereny przedsiębiorstwa, wulkan. Gościu, widzę, że mi się nie weszło ani gniew, ani ignorowanie bólu, to on mi teraz i tak nie wejdzie. Dobra, weźmy sobie. To ignorowanie bólu mam wrażenie, że dużo więcej mi daje. No jasne. Super. Coś jeszcze tutaj żyje? Nie za bardzo, chociaż tutaj jest tak rozległy teren. O Jezusie, nie chciałam w ten sposób. Tak, usuń ten znacznik i ten też usuń. I to też usuwamy. Dalej, idziemy tutaj. Tu też byłam. Gdzie ja nie byłam? Dobra, jest parę miejsc, gdzie nie byłam. Ale jednak większość jest taka, gdzie byłam. Dobra, korzystamy z okazji. Wybijamy potworki. Szczególnie takie duże, jak taka bestia na przykład. Bo z tego jest fajny expik. Cudownie. I jeszcze tak z niem z cios. Pięknie. Także dzisiaj mamy taki odcinek troszeczkę, gdzie latamy sobie po okolicy, sprawdzamy, szukamy, patrzymy. W sumie czasami też fajnie jest mieć takie odcinki. Ja tam jakoś nie narzekam. Szczególnie, że to jest właśnie taki, wiecie, plus, żeby sobie podbudować po prostu Jaxa. No i pięknie. I kolejny potworek, chyba Chimera przed nami. Jak najbardziej, chociaż jestem trochę zdziwiona, że ona jest w takim miejscu. Jeszcze tam jakiś jaszczur był. Ta Chimera to chyba ma problem ze sobą. Dobra, panie burzowy jaszczur.
Minus jest taki, że tutaj naprawdę trzeba umieć manewrować na tym jetpacku. Ja tego nie umiem robić. Dobra. Będę chyba naprawdę dumna z siebie, jak odblokujemy wszystkie teleporty. O proszę, tutaj mamy jakieś przejście nawet nad lawą. Jest jakaś chatka, puchatka. Być może znajdziemy tutaj jakieś potworki. Tu jest jakiś namiot. Tam jest jakiś dziób. Dobra, to nie jest typowo namiot. To młody lodowy dziób? Przecież to w ogóle mnie nie leje. Pożal się Boże. To ma mi zrobić krzywdę? O, ty już mi zrobisz większą. Ignorowanie bólu sobie damy. Bo widzę, że dużo lepiej działa niż ten gniew. Aha, jeszcze cię nie dobiłam? To fajnie, że masz 0 HP. A nic to nie zmieniło. Może tutaj znajdę też jakiś eliksir? W sumie teren dość fajny. Młody szczurokieł i lodowy dziób. Tylko to już jest dorosły. Spoko. Dobra, może nie będziemy już dalej szli. Czy też bez przeginki. Tutaj jeszcze może coś znajdziemy. No jest trochę gratów. Przyjemnie. Symbol Kana. Mój mąż wyszedł parę dni temu po papierosy. Od tamtej pory nie wiem, co się z nim dzieje. Naprawdę bardzo się o niego martwię. Należało to zgłosić zaraz po tym, jak minęła doba. No wtedy nigdy by nie pomyślał, że mam z tym coś wspólnego. Tyle się nasłuchałam. Historii o zaginionych mężach. Każdy ulotnił się od tak. Co ja teraz powiem policji? Czy w ogóle powinnam z nimi rozmawiać? Niektórzy nasi znajomi już mnie o niego wypytują. Aby nic mu się nie stało. Ktoś chce się doigrać! No dobra, mieliśmy jakieś też... jakieś nagranie. Tu jest lawa, nic tutaj raczej nie znajdę. Ale tutaj możemy coś jeszcze poszukać. Wiecie, to wszystko to jest okazja do zwiedzania świata gry. Także korzystajmy z życia. Bo naprawdę Alex ma do zaoferowania bardzo dużo fajnych rzeczy. Ludzie mają naprawdę podzieloną opinię. Mi się osobiście Alex 2 bardzo podoba. Nie mam raczej do czego się przyczepić. Tutaj. Jeżeli o to chodzi. Jestem zadowolona. O, tu jeszcze są rzeczy w środku? Spoko. Jestem naprawdę pozytywnie zadowolona, bo widać jaki twórcy zrobili postęp od chociażby Alexa 1. Wiadomo, no nie spodziewajmy się, że gry z Piranha Bytes nie będą drewniane, bo nie bez powodu jest to Piranha Bytes i oni raczej tego w swoich grach nie zmienią. Nie uważam, że to jest coś złego, bo ja oczywiście właśnie kocham te gry za tą... za to bycie drewnianą. Natomiast, no niektórzy wiadomo, jak na to się zapatrują. I ja nie widzę tutaj żadnych jakichś problemów z tego punktu widzenia. Uważam wręcz, że jest naprawdę fajnie. O, proszę bardzo, mamy kolejny punkt. Okej, jesteśmy przy Betarze.
To możemy usunąć. Jasne. I teraz pójdziemy sobie tutaj. Tylko sobie nie zaznaczyłam oczywiście. Tutaj punkcik. I to będzie w tamtą stronę, w całkiem przeciwną. O, Matulu! Ale zginę. No właśnie. Jeszcze coś mnie tam zeżarło po drodze. Tak czułam, żeby się zapisać, zanim sobie polecę, bo... O Boże, znowu. Dobra, ten jetpack jest fajny, ale momentami nie da się na nim latać po prostu. Więc będziemy sobie lecieć tak normalnie, myślę. Tutaj po prostu na drugą stronę. Kura śnieżna. No kurę śnieżną to może jednak zostawię w spokoju. Tutaj widzę, że są jakieś fajne fanty. Mamy kufer. Otwarty, tak normalnie. Zebrałam jakąś broń, ale nawet nie zwróciłam uwagi na to, co to jest. Ale bardziej mnie ta torba interesuje i ten eliksirek, bo to naprawdę fajne fanty. Zamiennik kawy, cudownie. W ogóle to, co tam u was? Ja ogólnie ostatnio... O, Alex w czystej formie, to też jest na plusik. Ja ostatnio... Wiadomo, chodzę do pracy tylko, tak naprawdę. Nawet nie mam czasu za bardzo na nagrywanie. Nagrywam sobie po prostu na zapas parę odcinków, wtedy, kiedy mam wolne. A tak to jakoś leci. Ogólnie to jestem na stażu i jest, myślę, że naprawdę przyjemnie. Chociaż za niedługo mi się kończy i nie wiem, co będę potem robić. Ale może znajdę coś fajnego dla siebie. Tak czy inaczej, to ogólnie muszę przyznać, że dobrze mi się życie układa. Dobra, bo ten wybucha. Już się dałam poobijać, niech będzie. I tak nam się życie zregeneruje, póki biegnę. O, proszę bardzo, kolejny Alex. Może gdzieś tutaj są złoża, ja nie widzę. No, ale ogólnie, moi drodzy, muszę przyznać, że naprawdę przyjemnie mi się życie wiedzie. Chociaż wiadomo, są jakieś tam wzloty i upadki. Natomiast no nie mogę narzekać. Przymierzam się, żeby nagrać dla was jakiegoś vloga, bo prawda jest taka, że ja bardzo dawno nie vlogowałam kompletnie niczego. Bo no tak chyba już z 2 lata nie wrzuciłam żadnego vloga ani nic w tym stylu. Trochę mam do siebie o to żal, że się za to po prostu nie wezmę. Ale no prawda jest taka, że jakoś też nie mam parcia na to, żeby vlogować. I prawda jest taka, że jak już chciałam się do tego przymierzyć, to doszłam do wniosku, że to, o czym potrzebuję powiedzieć i to, o czym chciałabym powiedzieć, to nie są rzeczy proste. I nawet nie wiem, czy potrafiłabym to ująć w słowa. Co to budowali, musieli jarać za dużo gór. Na tamtym etapie. Pierwszy raz będziemy walczyć z patronem, powiem wam. Bo jeszcze nie miałam z nim styczności tutaj, w tej części. One nie są przyjemne, powiem wam tyle. Ale widzę, że całkiem nieźle nam idzie. No, dobra. Ignorowanie mogę. Możesz, Jax? Możesz? A, bo ja mam już ignorowanie chyba zarzucone teraz. Ja nie mam gniewu. Dobra, to lecimy podwójnie. Może się łyknę trochę, co? Bo się tak daje obijać bez sensu. Ała! No, ale kontynuując mój wywód... No i widzicie, pokusiłam się o kolejny cios. Kontynuując mój wywód, jest sporo rzeczy, o których ja powinnam wam powiedzieć. Powinnam, a przynajmniej chciałam. Natomiast, no, nie potrafiłam tego po prostu też ująć w słowa, bo... Były to dosyć naprawdę zawiłe rzeczy. Związane z tym moim życiem. I właśnie dlatego jest tak, jak jest. No ale... Cóż, kto wie?
Może jakieś ręce i nogi to będzie miało. Później, jak już to wam opowiem. Bo ogólnie, no, zmieniłam kompletnie w ogóle swoje życie ostatnio. Od tamtego roku tak naprawdę. A nawet i jeszcze od tego. Jeżeli mam być szczera. I po prostu to wszystko wymaga ode mnie innego trochę spojrzenia. A na pewno nie byłam w stanie o tym rozmawiać w tamtym roku. Od pewnych wydarzeń minął rok. Od pewnych jeszcze więcej czasu. Ale no wiadomo, jak to jest rozmawiać o rzeczach trudnych i o swoich uczuciach. Czasami potrzebujemy naprawdę wiele czasu jako ludzie, żeby być w stanie o czymś mówić i ująć coś w słowa, zrozumieć, jak tak naprawdę jest i co tak naprawdę się wydarzyło. No myślę, że już na mnie powoli przychodzi pora, że będę w stanie o tym mówić. Dobrze, jesteśmy w starym zakładzie chemicznym. Mamy jakieś potwory, bo mnie coś podwójnie atakuje. Nie wiem, patron mnie atakuje. Chyba, że coś... Tak, coś z nieba. Powietrzny czyhacz? O kurde. Dobra, ignorowanie bólu się przyda. Ała, chłopie. Dobra, ta sobie będzie walczyć z tamtym, a ja sobie będę walczyć z tobą. Weźmiemy cię trochę, spowolnimy. Mogę to ignorowanie bólu? Mogę. Nie wiem, jak długo Zouza ma zamiar jeszcze wytrzymać. Ale widzę, że on bardziej woli się nią zajmować niż mną. No, także mam taką aktualnie luźną pogadankę, bo tak naprawdę chodzimy po świecie, odkrywamy teleporty, bijemy potwory. Będzie nam to na plus, na pewno, bo potrzebujemy robić sobie eliksiry, oczywiście na eleksie. Także jak najbardziej taki wypad, taka eskapada to jest na plusik w tym momencie dla nas. Tak, jeszcze cios. Super. No i też później będziemy mieli ułatwione życie. Sporo eleksu leci. Bardzo mi się to podoba, bo będziemy mogli zrobić eliksirki. Tak, jak my z tym stoimy? Tak naprawdę moglibyśmy się przejść jeszcze dalej w tą fabrykę. Widzę, że tutaj jeszcze takie podstawowe małe potworki sobie biegają. Takie jak na przykład taki zwykły szakal. One już mi nie robią jakiejś wielkiej krzywdy, bo to są potwory tak naprawdę z początku gry. To jest po prostu zamieniony przez Elex szakal, ewentualnie. Dropnie z ciebie Elex? Kolego? Nie ma z tego Elexu? Pamiętam, że w jedynce był Elex normalnie. Proszę bardzo, kolejny tryton. Trytony są fajne, są proste w biciu. Szlamopluje też. Także ja jakoś nie widzę kłopotów, żeby tutaj się bić z tymi potworkami. Poekspimy trochę. Trytony są banalne. Jeszcze cios. I teraz ładujemy. I jeszcze trochę. Widzę, że się też nam zblokował ogólnie. Także to jest też na plus. Dobra. I jeszcze cios. Pięknie! Nowy poziom wbiłam? Jak to jest możliwe? Dobra, tam jest to gówno, z którym ja nie lubię się bić. O, to jest to cholerstwo też. Dobra, ominęłam poprzedniego, także może chociaż tego sobie zabijemy. Z tobą się biłam w jedynce. One działają... O matko. One działają jak... No kurwa mać, uspokój się. Jeszcze tak dwa ciosy. Dziękuję. Dobra, podleczymy się. Jeżeli mogę. Dobra, no z was jest mało eleksu. Wiecie, też właśnie korzystam z tego, że jesteśmy na terenach zielonych, bo tutaj sporo można tych potworków powybijać. Tam jest tamten, ale to może na koniec sobie go zostawię. Tutaj jest ten robocik.
Ja nie wiem, czy to jest jako mutant, czy jako co. Widzę, że mnie nie atakuje. Robopająk. One mają ten właśnie doskok taki swój. Ignorowanie bólu, jakbym mogła jeszcze zarzucić. Dobra, one jak widzicie, jak się położą, to jest jeszcze prostsza z nimi walka. Tamten się zaraz na mnie rzuci. Tak, z tego też jest Elex, co prawda jedna sztuka. Człapaczy bardzo nie lubię. Są straszni. Nienawidzę. Dobra, jeszcze mnie troszkę zestunował z tego, co widzę. Dobra, będzie skakał. Ała! O Jezusie Maryjo. Dobra, weźmiemy się. Wycofamy na górę. Oczyszczenie krwi po pierwsze, po drugie eliksir. Nawet dwa. Dobrze mi zrobią. Okej, oni się tam leją na dole. Zał za długo nie wytrzyma z nim, bo to jest potwór jednak naprawdę z wyższej półki. Nagle ma czachę, chociaż przed chwilą nie miał. To jest też interesujące. Zauza już umarła. Jeszcze ją dokopał, mimo że była martwa. No, czułam, że będzie doskok. Odskoczyłam, ale nie wyszło. Dobra, on też jeszcze pluje. Ja pierdzielę, no. Chłop jest niemożliwy. Chociaż to plucie jakoś w miarę idzie przeżyć. Cofamy się. Przy nim się trzeba często zapisywać, bo jest po prostu tragedia. Dobra, robisz doskok? Nie robisz na razie. Okej. Najlepiej jest właśnie robić tak, jak ja robię teraz. No właśnie, już ten drugi cios nie wchodzi. Dobra, gdzie doskakiwał? No kurwa, wyleczyłam się przed chwilą. Ja pierdzielę. Coś ty taki szybki jest, panie? A, to było głupie. Ty, nie biegaj, chłopie. No, ja pierdolę, no co jest? Ewidentnie najtrudniejszy przeciwnik, jak dotychczas, powiem wam. Okej, Zouza wstała, to chwilę go zajmie, myślę. Chyba. Panie człapacz. Gorszy niż patron jest. Dobra, Zouza już też umarła. Jeszcze trochę, Jax. Oła, dobra. Jeszcze hit. Super. Z niego jest naprawdę dużo eleksu, ale jest też zabójczy. Dobra, tak czy siak, to już odblokowałam tutaj teleporcik. O matko, nie rób tak. Nie chciałam się teleportować. Chciałam sobie zabrać te znaczniki. Znowu to zrobiłam. O, dziękuję serdecznie. Okej. Jakie mamy jeszcze tutaj miejsca po tej stronie? Coś mamy? Wiecie, fajnie by było odblokować sobie wszystkie
na terenach tych właśnie zimnych, no nie? No może z wyjątkiem tutaj okolic Mararkoru, bo no mimo wszystko bez przesady, nie? Dobra, zobaczmy sobie tutaj. No tutaj już jest wszystko odblokowane. Tutaj nie mamy odblokowanego. To będzie jakiś kolejny formator, także może pójdziemy tutaj z krateru, z klifu. Czy to naprawdę coś się kiedyś działo? Oj, wiesz co, nie wiem, Zouza. Tutaj są dwa tak jakby. O, a witam, kogo goszczę, kogo witam. Co mnie atakuje? Nic. Ale tutaj jest troll. Tutaj. Ała! Pizda przyleciała jakaś. Dobra, tam się ktoś na mnie denerwuje. Ja chcę sobie poczekać, wiecie, żeby ten troll się na mnie nie rzucał przypadkiem. Ustaw znacznik, czaszka. Jak najbardziej o to chodziło. Jestem teraz zadowolona. A my będziemy sobie zmierzać w tę stronę. Co to, przylazło tutaj za mną, czy o co chodzi? Nie wiem. Jak ja w ogóle stoję z czasem, powiedzcie mi? No, już trochę tutaj gramy sobie. Dron kamikadze. Witam. No dawaj, wybuchnij. Okej, widzę, że nie zdążył wybuchnąć. Tu są też jakieś potworki, ale to może w to już wnikać nie będę. My pobiegniemy tędy. No nie uda nam się odblokować wszystkich, ale uda nam się przynajmniej odblokować część dzisiaj. W okolicach tutaj właśnie depozytorium i tak dalej. Także to myślę, że i tak jest okej. Tu coś leży. O, winko się przyda, bo to do mikstur. No i dobra. Trochę fantów zawsze na plusik. Tam jest na dole miejsce, gdzie chyba byłam. Z tymi fioletowymi gównami. Widzę cień, a nie widzę potwora. Byłam tutaj jak najbardziej. O, tu jesteś. Cześć. Czym ty jesteś? Wow. Ała, no. A. Lecimy. Dobra, tam nie chcę podchodzić chyba. Dobra, dajemy sobie z tym spokój. Lecimy po prostu. No, chociaż to mogę ubić. Okej. Dobra, z tym to mi się akurat laci nie chce. Chcę jeszcze chociaż jeden teleport odkryć dzisiaj, nie? Chociaż jeden. No jasne. Czemu nie mam HP? I czemu dostałam kataru? Ktoś mi wytłumaczy? No kurwa, no Jax. Jaka ta wytrzymałość jest gówniana. Bij.
Dobra, bo się zagrował na mnie. Spoko. Jeszcze ten jaszczur, który widzę, że nie da mi spokoju. No gdzie ty jesteś? Ała, dostałam. Strasznie niefajna okolica, że tak to powiem. Ale no już sobie pozbieram ten Elex. Żołza tam umarła, cholera wie dlaczego. Gdzie jesteś? Nie latasz za wysoko? Ała. O gościu. No! O, leczyłam się. Gin już, paskudo. Dobra, co jak co, ale tutaj to ja teraz spierniczam. Ile sił w nogach? Może z tobą się pobiję co najwyżej. Co to miało być, Jax? O matko. O, witam serdecznie. Ale młyn. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo ja chcę odblokować jeszcze jeden teleport chociaż dzisiaj. Co prawda goni mnie wszystko, co żywe. Ale to nic. O kurde, dobra. Co tu się dzieje? Ja w ogóle nie byłam jeszcze przy tym formatorze, nie? No nie, nie byłam. To czemu oczekuję jego przywitania? O, witam, pan teleport. Alfara. Moment, moment, co? Alfara? Ale Alfara to jest jeden. Okej. Spoko w sumie. Tu jest jeszcze jeden. To jeszcze tego odblokujemy sobie. On jest w tamtą stronę. Okej, pobiegniemy. I to będzie chyba ostatni teleport na dzisiaj. Bo nie wiem, czy zdążymy coś więcej jeszcze zrobić. Raczej nie. Okej, no drugi jest tam po drugiej stronie lawy. Tam jest Mokrołas. Tu też coś jest. Rozpruwacz. O kurde, Jax, lataj. Lataj, Jax, proszę cię. Cześć. Pan lodowy jaszczur. Bagujesz się. Okej. Cudownie. Nie wiem, dlaczego ja dostałam nagle kataru. Z tego, co teraz czuję, to mi cieknie z nosa, nie? Będę musiała sobie za chwilę iść po jakąś chusteczkę chyba. Dobra, no i widzicie, wyszliśmy na polowanie tylko na moment, a ja już tutaj... No wiecie. Jest tutaj teleport? Jest, jak najbardziej. Cudownie. Obszar wokół Alfary. Okej, czyli typowo taki teleporcik. Tu sobie to zgarniemy. To możemy usunąć. Ten znacznik też już możemy usunąć. Jak my stoimy teraz z tymi teleportami? Tutaj jest jeden, który jeszcze zostawiłam. Chyba, żebyśmy sobie dzisiaj zrobili dłuższy odcinek. Ja po prostu sobie te wszystkie teleporty poodblokowuję tutaj w okolicy
tego lodu, z wyjątkiem okolic Mararkoru, a Mararkor to inna sprawa w ogóle jest, nie? Czyli tutaj byśmy mieli teleport, jeszcze jeden. I tutaj. Dobra, to wiecie co, to chodźmy do tego. To zapewne też będzie coś w stylu teleport wokół czegoś. Któregoś tam formatora. No wiecie co, no skorzystam po prostu, skorzystam sobie z okazji. O, Chimera, witam. To weźmiemy sobie w takim razie gniew. I pani Chimera. Witam. Super. Okej, okay, trochę się dałam pobić, ale to nic. Spoko. Tutaj jeszcze zabiłam jakieś tam szczurokły. Tu jeszcze jakieś fanciki. Wiecie no, w sumie to jest dobry plan. A jutro moglibyśmy się zająć, a czy jutro, w kolejnym odcinku. O, tu albowie nie żyją. Moglibyśmy się zająć na przykład stricte teleportami w okolicach... wiecie czego? W okolicach, matko kochana, na przykład fortu, w sensie tych terenów zielonych, nie? O proszę, tu jest jakiś troll przed nami, na tej ścieżce. Cześć. Okej, dziwnie się teleportował przed chwilą. Dobra, bylebyśmy do tego trolla nie podchodzili, nie? Nie wiem, do czego mi są serca lodowych potrzebne, ale będziemy już mieli tutaj przynajmniej jakiś punkt odniesienia. Jak tylko widzę jakieś trolle, to je zostawiam, bo to też myślę, że będzie sprawa na inny odcinek, a niekoniecznie na robienie tego wszystkiego naraz. Mimo wszystko, Alex ma naprawdę dużo tych wszystkich aktywności. No cóż. Jest tego naprawdę... Nie udało się. Jax, co ty nie powiesz? Tak. Tak. Nie udało się. Jak to się nie udało? Okej, może w ten sposób. Tak. I teraz tak. I tak. Super. Broń jednoręczna, naganiacz, standardowa kusza kleryków, modyfikator wytrzymałości, lekarstwo i karton papierosów. Wiecie, nic szczególnego w teorii, ale w praktyce możemy większość rzeczy sobie sprzedać. Dobra, pobiegniemy sobie tędy, chociaż to nie jest taka oficjalna chyba droga. Chociaż, kto wie. Znaczy tam na dole w kanionie... Nie będzie na przykład jakiegoś trolla, czy czegoś w tym stylu? Nie, tam są niebianidy na dole. No to niech sobie w takim razie tam będą. Ja im nie będę przeszkadzała. Dobra, tutaj jest chyba ta wieżyczka, którą sobie oznaczałam na mapie. Jak najbardziej, już jesteśmy praktycznie przy niej. I gdzieś teleporcik jest, jak najbardziej. Jeszcze eleksir sobie zbierzemy. Trochę złomu. Mroczny eleks. No mroczny eleks też jest przydatny, ale tutaj musimy te serduszka wtedy pozbierać. Mararkor przełęcz. Okej, czyli już wchodzimy w Mararkor. No dobra. Tam się już coś bije z czymś. Mararkor przełęcz. No okej. Chociaż dla mnie to nie jest taki typowy Mararkor, bo Mararkor to jest tutaj. Ale dobra, jeszcze jest tutaj teleport. To może ruszymy sobie z tego zakładu chemicznego. I sobie oznaczymy tutaj. To jest w tę stronę.
Przed nami tutaj akurat długa podróż, także myślę, że będziemy raczej... O, matko. Z tym na pewno się nie będę biła, bo nie stać mnie na to. O kurwa, nerwowo. Dobra, przejdziemy jakoś tędy, nie wiem jak. Ale nie mam zamiaru z tym gównem nawet mieć nic do czynienia. To jest jak na razie najbardziej znienawidzony przeze mnie przeciwnik. Tutaj te jaszczurska, cholerstwa. Też postaram się tak przejść, żeby je ominąć takim jakimś łukiem. Chociaż to raczej nie wyjdzie. Ale nie chcę się lać akurat z tymi latającymi gównami i z tym wszystkim. To akurat mam jakieś granice, no nie? Już bez przeginki. Okej, okay, tam jest konwerter, jak widać. Czyli musimy sobie pod niego podejść. My tutaj chyba byliśmy z Cori, tylko poszliśmy na dół, a nie do konwertera. Ale też ciężko mi stwierdzić, bo biegaliśmy tutaj jak była noc, także no nie wiem. Tam jest jakiś chyba żarolot, czy coś takiego podobnego. Teleport będzie gdzieś tutaj. Tam wyżej. Tak, tutaj się biliśmy z tym dziadostwem. Jak ty się nazywasz? Pterożel. Okej, okay, no dobra, fajnie. Tak, no tutaj się biłam. Tu się zrespił się tu cyklop. Ej, tu jest zajebiście. Zouza, nie dobijaj mnie. No zrespił się cyklop. Tylko troszeczkę źle się ustawiłam. Bardziej w tę stronę. To zdejmiemy. I tutaj bardziej. Okej. Okay. On jakby pilnuje trochę tego wejścia do tego konwertera. Dobra, no ja sobie przejdę bokiem, Yellow, nie? Tutaj wchodzimy, tędy. Kurde, ale to się wszystko pozawalało, no nie? Jak ktoś naprawdę grał w jedynkę i widzi, co się tutaj dzieje teraz, to naprawdę... Jest teleport, jest trochę potworów i to dużo. Dobra, pluj sobie. No, mnie to obchodzi, gościu. Dobra, ty działasz jak mokrołas. Także może ja się nie będę cackać. Chociaż wiadomo, można od czasu do czasu pouderzać. Serio? Jeszcze żyjesz? Dobra. Podejdziemy może tak, żeby mnie nie zaatakowała większość rzeczy. I sru, stary konwerter. Dobra. No i co? Ucieknę sobie stąd chyba. Chociaż tutaj jest fajny teren, żeby szukać sobie Eleksu. W czystej formie. Ale to myślę, że to nie w tej chwili takie rzeczy. Odbiegnę sobie tutaj kawałek. Dobra, dało mi wszystko spokój. Tak, zdejmujemy znacznik. Tutaj też musimy zrobić tak. No i co? I myślę sobie, moi drodzy, że zakończymy sobie odcinek na tym. Tutaj Mororkor, a raczej Mararkor, to będziemy robić później. A tutaj już mamy zrobione w sumie wszystko. Zostało nam tylko tutaj te tereny zielone. Także może byśmy się przenieśli na przykład... Może nie do Epsilary, bo tam jest niebezpiecznie trochę. Ale może tutaj do fortu. I będziemy szukać dalej teleportu w kolejnym odcinku. Dzięki Wam serdeczne za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!